Po pierwszych moich odcinkach w Tańcu z Gwiazdami miałem y, kilka telefonów. To, że jestem gejem, nie oznacza, że nie mogą mi się nie podobać zachowania niektórych innych gejów, lesbijek i tak, tak dalej. Wiesz, jesteśmy ludźmi dorosłymi, i y, rozdzielanie tutaj tych tematów na, na bezpieczne, czyli. Kaszel, e, e, płuca i, i, wiesz, i, i, z, i zbite kolano to jest dobrze, bo to jest bezpiecznie o tym rozmawiać, a, a syfilis, kiła i, i AIDS, no to lepiej nie poruszajmy tego tematu, żeby przypadkiem się nie, nie, nie narazić na to, że, że ludzie wyłączą teraz y, 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 czy klikną w, w inny portal. Trochę czekałem, aż mój dzisiejszy gość wpadnie do studia Wirtualnej Polski, bo nie wiem, Panie Andrzeju, czy Pan pamięta, kiedy wystosowałem pierwsze zaproszenie? Pomachałem Panu, że w ogóle chciałbym, żeby Pan do mnie przyszedł porozmawiać. Podczas Tańca z Gwiazdami. Podczas Tańca z Gwiazdami. Minęło, to było podczas początkowych odcinków, czyli minęło dobre trzy miesiące. Ale tak, trzy miesiące to jest naprawdę. Tak i już. Dlatego jest, tym bardziej moje serce się raduje, <grym> że w końcu znalazł Pan czas, żeby tutaj przyjechać. Andrzej Piaseczny u nas w Wirtualnej Polsce. Bardzo dziękuję. Świeżo po e, 30-leciu Polsatu, które było wczoraj. Tak, tak. Dlatego ja tak zawsze e, lubię bardzo zaczynać od bieżących spraw, mhm. jeśli chodzi o pierwsze pytanie. Jak Pan się bawił na tej gali wczoraj? <grym> To pewnie zadajesz to pytanie, dlatego że już, już wymieniliśmy na ten temat kilka spostrzeżeń, zanim zaczęliśmy nagranie. Więc, więc wiesz, że, że właściwie nie jestem specjalnie osobą bankietową i nie zostaję zbyt mocno na takich wydarzeniach. Lubię troszkę bardziej intymne spotkania z przyjaciółmi. Natomiast jeśli chodzi o sam jubileusz, to, to, to dla mnie naprawdę duży zaszczyt, że zostałem zaproszony. Fajnie, że y, zaproponowano mi tę no w pewnym sensie reklamówkę jednak, tak, Polsatową. Ym, bo, y, y, bo chyba nie należy ukrywać, że po tym, po tym moim relegowaniu z telewizji publicznej y, zostałem przytulony przez y, Ninę Terentiew i Telewizję Polsat i, 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 i cały, cały zarząd właściwie, no bo przecież nie mogłoby być inaczej, co dla mnie, nie wiem jak to powiedzieć, bo tak naprawdę wydaje się, że, że telewizja publiczna, o czym pewnie nie będziemy rozmawiać, bo to jest jasne, że powinna być zupełnie inna i może. Postawiłem sobie za cel honoru dzisiaj, że już wiele razy się pan wypowiadał, że dzisiaj nie będziemy trochę tak, polityki, w tym grać. Polityki tutaj nie będziemy chyba uprawiać. Natomiast co ciekawe, po, po, wczorajszym, po wczorajszej gali. Ja nie jestem osobą, która śledzi komentarze, mhm. natomiast moja menadżerka usiłowała mi tam co jakiś czas wrzucać jakieś, jakieś wiadomości. Trzeba przyznać, że bardzo yy, nieliczne one były. Jak ta gala jest komentowana, czy yy, jakie są opinie, opinie były dosyć dobre. Natomiast dlaczego ja unikam takich rzeczy? Bo mhm. zwykle komentują ekstremaliści, więc trudno jest znaleźć środek. I teraz do brzegu, bo ja mam skłonności do, do nieustających dygresji, mhm. więc, więc mogę popłynąć zbyt daleko. Polsat, mimo wszystko, jest taką telewizją, która daje wypowiedzieć się różnym stronom. Mhm. Y nie ukrywamy, że konfliktów różnych, tak, e, społeczno-politycznych w Polsce. Jako artysta być może nie powinienem się w to zbyt mocno mieszczać, ale z drugiej strony zawsze nie jesteśmy tylko artystami, kucharzami, e, sprzedawcami itd., itd., tylko jesteśmy obywatelami, osobowościami, Jasne. ludźmi. Więc dobrze jest być w miejscu, e, w którym można podyskutować mając zupełnie inne zdania. Wracając teraz na chwilę do tych opinii, one były takie, że o, telewizja, PiS, BIS, tak, i tak dalej. Hmm. Sam, sam czytałem dzisiaj te komentarze to, odnośnie Ale to, to bzdura. Hmm. Cze, czego chcemy tak naprawdę jako um, miejsca czy, czy, czy ringu dyskusji? Otwartości. Tak. Bo kiedy jest jedna strona, to nie ma żadnej dyskusji, jest tylko wypowiadanie jakiegoś jednego światopoglądu, jakiejś jednej tendencji, opinii i tak dalej. A kiedy <laughs> w studio spotyka się, spotykają się ludzie o różnych myślach i sposobach bycia i również zapatrywaniach natury społeczno-politycznej. No to wtedy jest otwartość i wtedy jest dyskusja. Więc mnie w Polsacie jest bardzo dobrze. Zobaczymy, jak to będzie dalej, bo no wiadomo, kiedy się jest zapraszanym do programu typu Dancing with the Stars, to, to jest zawsze kontrakt jednoroczny, więc tu nie ma 20 lat pewności tego, że, że ja tam będę sobie siedział i... Nie ma pewności, że ten program w ogóle będzie jeszcze przez 20 do lat. Dokładnie. Natomiast jeśli mnie pytasz w pewnym sensie o moją obecność w telewizji Polska, to ja jestem naprawdę bardzo z tego zadowolony i chciałbym też, żeby no właśnie, żeby te podziały Troszeczkę, nie wiem czy to nie jest utopia, <grych> zostały za... łagodzone jakoś w taki sposób, żeby można było um, troszkę ładniej i grzeczniej ze sobą dyskutować, a żeby obecność w jednej telewizji nie musiała oznaczać y, 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 zakazu wstępu do innej telewizji i tak dalej, i tak dalej. Na świecie tego nie ma. U nas to się zdarza. No ale y, ponieważ nie mamy zwykle żadnych y, narzędzi w walce z y, takimi. E, takimi e, zachowaniami, no to po prostu możemy o nich tylko mówić e, e, i już, czy też wyrażać swoją wdzięczność, albo, e, albo, albo wdzięczność to może jakoś tak grubo zabrzmiało, ale, ale troszkę to tak jest. Staram się być człowiekiem, który który, y, chociaż w sposób dyplomatyczny, to jednak sięga do esencji y, sprawy i tematu. Więc tak, ja mnie jest tam dobrze, ja jestem wdzięczny i bardzo dziękuję, że mogłem się tam znaleźć. To teraz pytanie, które jest rozstrzelone na dwie gałęzi. Ale poleciałem, nie? zapytałeś o balangowanie po imprezie, ale a widzę, ja... widzę tytuł jakby oczami wyobraźnik. Polsat jest w tytule, także wszystko <laughs> jest okej, <okay, śmiech> panie Andrzeju. I teraz pytanie na dwie gałęzi. Jak wy, pierwsze pytanie to już miałem, miałem przygotowane, jak pan wypowiadał się, ale jaka jest pana relacja z, Nino, z Niną Terentiew, która wczoraj jakby w ogóle piękną też mowę wygłosiła? No i też to interesuje jakby bardzo e, widzów, którzy e, śledzą e, doniesienia medialne. Jaka jest pana relacja teraz z Edwardem Miszczakiem, który od połowy stycznia teraz przychodzi jako dyrektor programowy? No bo też pana obecność w TV-nie była bardzo dobra. Dobra, teraz kalkuluję, zastanawiam się, co powiedzieć, wiesz, mm -hmm, bo to mm -hmm. czasem nie można powiedzieć wszystkiego. Od, ale to proszę, przyprowadzaj mnie do, do rzeczy, mhm. gdybym zbyt daleko odpływał, a ja się będę mówiąc zastanawiał, czy pewne granice mogę przekroczyć, czy o, nie. to zbytnie. Właśnie nie, właśnie chodzi o to, żeby nie wycinać, Dobra. żeby człowiek mówił to, co ma do powiedzenia, oczywiście pełna dowolność tutaj redakcyjna, mhm. ale wiesz, ja w ogóle myślę sobie, że przychodząc, czy przyjmując takie mm, zaproszenia, nie, nie przyjmuje się ich po to, żeby nie mówić. Tak. Oczywiście po to, żeby chce się, żeby powiedzieć to, co chce się powiedzieć. No, ale trzeba ważyć słowa. To może okay. od Niny Terentiew. Od Niny Terentiew. Znam się z Niną, z panią dyrektor. Tak. Z starycą, starycą. Wiesz, to, to jest tak, że pewne pewne. z uśmiechem mówiąc tytuły pozostają do końca życia. I tak jestem absolutnie pewien że będzie w przypadku Niny Tak. Poznałem Ninę w latach 90., w taki sposób, że naprawdę każdy, kto by to zobaczył, umarłby ze śmiechu. Zadzwonił telefon w moim kieleckim mieszkaniu. Odebrałem. Usłyszałem w słuchawce sekretariat drugiego programu telewizji polskiej: Pani Nina Terenty chciałaby z panem porozmawiać. Słuchaj. I teraz no, ja nie jestem w stanie tego opowiedzieć, bo to trzeba byłoby pokazać. Ja nie jestem specjalnie dobrym aktorem komediowym, żeby to, żeby to wyrazić. Wysztywniło mnie, stanąłem mhm. na baczność, wiedząc kto to jest, bo tak. okej, okay, no, to były lata 90., może już nie 70., więc to nie było tak, że obecność w telewizji e, oznaczała Twoje być albo nie być w ogóle, ale to była wielka szansa i, i owszem, e, no, stanąłem na baczność, zacząłem się potwornie jąkać. Zresztą przeżyłem podobną sytuację wiele, wiele, wiele lat później z inną osobą, ale e, może niepotrzebnie mówię, żebyś mnie potem nie dopytywał. Albo może potrzebnie, żebyś właśnie dopytał mnie. Z kim? Dobra, Nina na e, Stanąłem na baczność, zacząłem się jąkać. E, dostałem zaproszenie do, e, do programu drugiego. Nie pamiętam już w jakiej sprawie. To jakiś koncert albo, albo obecność w którymś z programów. W każdym razie, w każdym razie no, rozpoczęło to naszą długoletnią znajomość. Nie, nie chcę powiedzieć, że się przyjaźnimy, bo to byłaby nieprawda. Ale mam tak ogromną atencję do, do pani Niny za jej. Umiejętność trzymania rzeczy w ryzach. Mm -hmm. e, różnie się mówi. E, na szczęście ja nie jestem aż tak e, mocno osobą, która w tych e, telewizyjnych korytarzach e, przesiaduje zbyt długo, żeby, żeby powtarzać te, e, te, te, te różne opinie. Dla mnie znajomość z Niną Terentiep zawsze była e, no, mocno uśmiechnięta. I, I faktycznie kilka razy byłem zapraszany do. Na, na różnego rodzaju rozmowy, choćby na tę ostatnią, która była zaproszeniem mnie do, do, do Polsatu i, i do programu Tanie z gwiazdami, mhm. ale e, zawsze, to, to, to była, zawsze to były spotkania, które o, charakteryzowały się ogromną taką przyjaznością i otwartością i, i sympatią. I, i kiedy, kiedy no już dwa lata temu rozmawialiśmy o tym Polsacie, to, mm, no to nie ukrywam, że wspominaliśmy trochę te lata 90. -te i, e, no to i początki. Rozmowy tak. o pracę, rozumiem wtedy, także... To w pewnym sensie, no chociaż, no wiesz, po tylu latach to już, to już nie do końca są rozmowy o pracę, to, mhm. już, to już są rozmowy takie, czy... Czy zmieściłbyś się w tym formacie mhm. albo w innym? Um, co uważasz, czy chciałbyś i tak dalej? Um, i wiesz, no to dla mnie jest zawsze wielka przyjemność, że się o mnie pamięta, że jednak jakoś istnieje w świadomości, świadomości bo, bo to jest ważne dla artysty, szczególnie dlatego, że to się przekłada potem dla mnie na koncerty, na w, możliwość prezentowania nowych piosenek i tak dalej. No, wiesz, ja jestem człowiekiem, który raczej racjonalnie dosyć myśli o sobie, więc doskonale wiem, że, że po tak długiej drodze artystycznej to jest okres takiej, no ciepłej stabilizacji, mhm. która ma swoje plusy, ale no nie ukrywajmy, że, że ta stabilizacja też powoduje taką świadomość, że są młodsi, ci młodsi dzisiaj zajmują radia, na przykład. radia i większą część rynku i to jest nieuchronne i bardzo dobrze i tak powinno być. Um. Znowu odlatuje? To jest Znowu lekko. Już miałem tak teraz naprowadzać. Dobrze, proszę naprowadzać. Ale teraz, Także teraz rozumiem, że spoko, naprawdę że... bardzo dobrze. Mhm. Mhm. Czyli rozumiem, e, że e, ta relacja z panią Niną Terendiew e, jest do tej pory dobra i że e, to druga część pytania, że ona generalnie jest zadowolona z tego, jak pan wypada w Tańcu z gwiazdami. Trzeba pytać e, pani Niny, bo ale nie dostał pan negatywnego feedbacku żadnego na ten temat. <laughs> to jest tak. Ja nie jestem osobą, odbywają takie, bez pokazywania palcami, bo to kompletnie nie jest nic złego. I wracam. Ja nie jestem osobą, która. E, wydzwania, na przykład, mając jakąś sprawę. Na przykład, nie wiem, z, chociaż mam numer panininy, to, to nie jest tak, że, że, że wy, wyjdę dzisiaj z, ze studia Wirtualnej Polski, zadzwonię i słuchaj. Wiesz, co są kolendy Polsatu? Ja bardzo chciałbym tam zaśpiewać. Mm -hmm. nie, nie robię takich rzeczy. Ja raczej czekam na propozycję, mając nadzieję, że pozostaje jakoś tam w, tej, w tym gronie. E, w mm -hmm. tym gronie. Mm -hmm. Ale czasem telefony zwrotne zdarzają się. Mm -hmm. I, e, i okay. chyba to nie jest. Dobra, ale to chyba nie jest zdradzenie jakiejś niedobrej części kuchni telewizyjnej. Po pierwszych moich odcinkach w tańcu z gwiazdami miałem kilka telefonów, w których... W których, w których jakby to ładnie powiedzieć? No, dyskutowaliśmy. Mm -hmm. Nie, no rozmawiałem z Niną po prostu, co, jak, jak czy to jest dobrze i, i czego, no powiedzmy, unikać, a co uwypuklać. To, tak. to są normalne rzeczy. Mm. No dobra. Kropka. I to jest kropka. I te, teraz... Po I co, stycznia... Edward? Tak, połowa stycznia przychodzi Edward Miszczak. Czy będzie dobrze na linii Piasek Edward Miszczak? Jak nie mam wydaje? numeru telefonu do Edwarda Miszczaka. Okay. Więc tutaj nawet gdyby mnie kusiło, nie, nie, nie dzwoniłbym. A przez e, e, ostatnie lata, kiedy na przykład był program Starsza Pani musi wiknąć, czy czuł pan sympatię? Pana Edwarda do Ale pana? Jasne, myślę, że ta sympatia jest wzajemna i ona też troszkę jest oparta na bazie tego, że pan Edward wie, że ja się nie pcham. No ja nie umiem się pchać i nie lubię się pchać. Mm -hmm. e, a... To, co mam do zaproponowania, to po prostu bycie sobą. Jasne. Jeśli to komuś pasuje i powiedzmy mieści się w, jakiejś, w jakimś nurcie, który chciałby być w telewizji pokazywany, no to wtedy się mnie zaprasza, a jak nie, to nie. I, i lekroć się. Będzie dyktaryjka, spokojnie. Mhm. Ilekroć się z panem Edwardem spotykałem, to zawsze też był serdeczny uścisk dłoni i wszystko, co wskazywałoby na to, że jest, jest naprawdę między nami no, po prostu sympatia, tak? Mhm. Bo, bo nic, niczego innego być nie może. W sensie takim, że jak mówię, no ja nie mam takiego charakteru, ja się nie pcham. Mhm. Natomiast wtedy, kiedy mnie już z TVP, mhm. tak? To y, dostałem propozycję, już nie pamiętam jaką, ale dostałem propozycję jakiegoś uczestniczenia w jakimś programie TVN-u. Azja Express? Nie wiem, naprawdę nie pamiętam. Mm. Y, to, to nie jest chęć uniknięcia odpowiedzi, po prostu nie pamiętam. Pan Wie... byłby świetny w Azja Express, coś czuję. Nie, yes. wiesz co, ja uwielbiam podróżować, ale nie w, takim, nie w taki sposób. Hmm. Oh yes. Nie, to po, po co to? Nie, to? Przecież wiadomo, że to jest program telewizyjny. Ja nie znam jego kulisów. Nie wiem, jak się to kręci. Czy to jest prawda, czy to jest e, fikcja, e, czy, 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 czy kreowany dokument, czy, czy coś takiego. Może bym się tam zmieścił, ale ponieważ mam w głowie spiesz się powoli, hmm. to z całą pewnością nie należałbym do tych, którzy się bardzo ścigają między sobą. Do rzeczy. Dostałem te propozycje, ale już wiedzieliśmy o tym, że będzie rozmowa na temat tańca z gwiazdami. Ja się na ten taniec bardzo ucieszyłem, bo nie ukrywam, że, że kiedy jeżdżę na przykład do mojej siostry do Wielkiej Brytanii, czy gdzieś tam w Hiszpanii, jak bywałem, to, to kiedy taniec z gwiazdami, tamtejsze edycje były Strictly. emitowane, to ja zawsze oglądałem to i mo mogę później powiedzieć dlaczego. No mhm. dobra, ale znów do rzeczy. Wiedzieliśmy, że, że taka propozycja będzie, czy to już były pierwsze rozmowy, no i musiałem podziękować za, za ten program w tvn -ie. Natomiast zostałem zaproszony do, na festiwal do Sopotu TVN-u. I. Mm, i, i, I miałem próbę, śpiewałem z orkiestrą, widziałem, że, że pan Edward się przechadza tam po, po amfiteatrze, więc um, pozwoliłem sobie, może nie zbyt do końca ładnie, ale no, takie emocjonalne odruchy czasem są niekontrolowane przeze mnie, więc przez mikrofon mówiłem, panie dyrektorze, panie dyrektorze, proszę poczekać na mnie odrobinę, mhm, sekundę. Mhm. Dobra, dobra, kiwnął głową, zszedłem ze sceny, podszedłem do niego i przywitaliśmy się. I, I powiedziałem, panie Edwardzie, ja bardzo przepraszam za ten Polsat. Tak. No ale tak to jest, to jest. Edward oczywiście odpowiedział, nie no, to, to jest telewizja. Tutaj taka propozycja, taka propozycja, ale popatrz, jak to dzisiaj wygląda. Przepraszam, przepraszałem <laughs> za Polsat, w którym Edward Mistrzak za chwilę będzie grał w pierwsze skrzypce, albo, albo jakąś solową partię na pewno. Natomiast opowiadam o tym w taki otwarty sposób, bo widzicie, no to jest, y, y, troszkę tak się dzieje, pewnie nie, kiedy się wchodzi na, na, na scenę, tylko trzeba te swoje lata odspacerować na niej, żeby móc... Y, y, i teraz, chociaż, chociaż użyję słowa układ, wejść w takie układy, to nie są układy, to, są po prostu, to nie są nawet relacje towarzyskie. To jest po prostu tylko historia, rozpoznawalność, jakaś, jakiś charakter um, widoczny. Czyli, czyli po prostu to, żeby, że, że, że ci ludzie, którzy decydują o tym, kogo zaprosić, a kogo nie, wiedzą, dlaczego to robią w stosunku do ciebie. Wiedzą, jaki, co będziesz, jesteś. jaki jesteś, co będziesz reprezentował, jaką wartość wniesiesz, albo no, czasem ryzykują w stosunku do, do kogoś, nie wiem, młodszego albo nieznanego i jest to jakieś ryzyko. Nie wiadomo, jaki to będzie charakter i czy, czy jakaś wartość dodana dla programu, czy nie. Tak, zaczęliśmy od telewizji, mimo że oczywiście chciałem zacząć od trasy i od y, muzyki, ale jak już jesteśmy w tej telewizji, to ostatnie pytanie teraz mi się nasunęło. To już tak dokończmy trochę temat tej telewizji. Porozmawialiśmy o te Polsacie, porozmawialiśmy Jest. o TVN-ie, no to teraz mhm. idźmy trochę jednak w stronę TVP, ale z innej strony trochę zahaczę to mhm. pytanie. Bo pan śpiewał piosenkę do filmu Ania, tak. który robiło TVP po prostu. Mhm. I e, teraz e, czytałem na wirtualnych mediach, że będzie serial czteroodcinkowy, zrobiony z materiału, który został nagrany na potrzeby filmu. Ja byłem na premierze Ani i e, e, takie pytanie, które mnie bardzo zastanawia, że jednak po pana historii z TVP musiał pan stanąć na ściance, gdzie było wielkie logo TVP. Czy miał pan jakieś ta, takie no, dylematy odnośnie tego? Że tak ba, pana potraktowano, a teraz jest Nie, jednak... potraktowano. Co ty słowo Tak, ja rozumiem, ale to warto powiedzieć, że, że nie jestem człowiekiem, który uwielbia nosić sobie urazy. Jasne. Ale, oczywiście, mam swój kręgosłup moralny. Więc, kiedy tego rodzaju pytanie w moim kierunku nastąpiło, czy ja wezmę udział w tym filmie i, i, i ta propozycja piosenki, no musiałem się nad tym zastanowić. I, I przepraszam, jeśli to powtórzę, a powtórzę na pewno. W takim odruchu emocjonalnym, kiedy ktoś mnie zapytał po raz pierwszy o to, o ten udział i o ten film, odpowiedziałem w taki sposób, że dla Anki poszedłbym do piekła czy stanął obok diabła. Mhm. Eee, wiem, że, że to słyszano w TVP, i wiem, że być może niektórzy z y, ludzi tam po, poczuli w sobie tego diabła. <laughs> w ogóle nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, że, że są ludzie i wartości ważniejsze niż urazy, i mm, no na pewno nieważniejsze niż kręgo, kręgosłup moralny, ale z drugiej strony są ludzie, właśnie dla których warto jest. Nawet czasem przekroczyć pewną granicę. Mhm. I, e, I czy ta granica została przekroczona? Tego nie wiem znowu, bo widzisz, bo e, staram się, żeby być więcej niż rozsądnym e, przy mówieniu o tych podziałach różnego rodzaju. Mamy rzeczywistość, jaką mamy, ktoś e, ją wykreował, to tak. znaczy wyborcy ją wykreowali. Mhm. Jeśli chcemy, żeby ona była inna, to bądźmy innymi wyborcami. I powiedzmy, że tak, nie podoba mi się tam maksymalna jednostronność TVP, ale gdybyś mnie zapytał, czy jeśli TVP pozostając w tych samych rękach byłaby jakimś cudem, otworzyła się maksymalnie i dopuściła adwersarzy do rozmowy, bez ucinania pytań, bez für Deutschland, bez komentarzy i tak dalej, to ja nie miałbym nic przeciwko, żeby, żeby być jednym z tych adwersarzy, żeby być głosem, nie wiem czy rozsądku, ale mhm. przeciwnym. Jakimś, kimś, kto, kto wniósłby inny, inny światopogląd i tak dalej. Kręgosłup moralny, tak. Ale rozsądek jest równie ważny. A więc wracając do Ani, no nie, no ja nie mogłem odmówić tego. To jest, wiesz, to są moje lata z, z tą dziewczyną, z, z tą osobowością, która mimo krótkiego czasu życia zdążyła pokazać się taką, jaką ona jest, jaką była. I, i wiesz, zaśpiewanie takiej piosenki to jest dla mnie, no. Bardzo wielkich słów, używając pewnego rodzaju błogosławieństwa, ale w stosunku do niej, do Ani, do, do ludzi, których poznałem podczas pracy w Złotopolskich, bo przecież Anka to jest, to jest Anka, ale nie odeszło, odeszła cała masa ludzi i, i obydwaj Machalicowie i. i, i, i no, no, no pa, patrz, Leon Niemczyk, Żenia e, No, Nie żyje wielu ludzi z tamtego czasu, który był dla mnie wyjątkowy e, i wyjątkowych ludzi właśnie. E, więc dobra, zamykając ten temat telewizyjny, wiesz, ja jestem artystą, ja jestem gliną, ja jestem mm, kim. Kimś, kto, kto jest formowany przez producentów muzycznych, na przykład, bo, bo z nimi współpracuje przez reżyserów, przez no, telewizję właśnie. Kręgosłup jest, oprawa jest, ale nie czuję takiej um, nie, nie czuję w sobie takiej, ta, takiego szukam jakiegoś dobrego słowa, kate, ka, takiej kategoryczności, która powiedziałaby. Tutaj tak, a tam nigdy i nigdy więcej. Mm -hmm. Nie, to w ogóle nie o to chodzi. Uważam, że, że kiedy odbieramy sobie prawo do dyskusji, do rozmowy, do niezgadzania się, do lekkiego szarpania się Jasa. nawet to odejmujemy sobie argumentację, odejmujemy sobie chęć życia w innych warunkach, okolicznościach i, i tak jakbyśmy sprowadzali się tylko do tej ręki, która wrzuca, wrzuca kartkę do, do urny do głosowania. A ja nie chcę takim być. To teraz już takie pytanie na zasadzie tak, nie. A gdzie na premierze Ani miał Pan może okazję gdzieś tam podać sobie rękę z nowym prezesem telewizji, następcą Pana Kurskiego? Tak, podaliśmy sobie rękę. Odprowadzaliśmy wspólnie krysie mamy Ani ze sceny, która no, wymaga odrobiny pomocy, więc dla mnie było, było absolutnie no, jasne, że, że tej pomocy z sercem całym chcę udzielić wziąć pod rękę. Pan prezes zrobił to samo pod drugą rękę. Nie wydaje mi się, żeby w takiej sytuacji było ładne się nie przywitać, więc przywit przywitaliśmy się, natomiast no nie, nie znamy się tak naprawdę. Okay. Ale to jest dobra puenta jakby tego wątku. Mhm. I let's go teraz. Dobre zdjęcie wybrałem. Na wątek 50 na 50. A, jesteśmy przed y, świętami, więc chcę powiedzieć, że kupiłem takie bombki na choinkę w ubiegłym mhm. roku. Takie małe kule dyskotekowe. Będą na, na choince rozumiem. Już już wiszą nie na choince, ale pod sufitem w mhm. tym roku, bo bo zawsze mój dom jest przystrojony wewnętrznie co, co roku w inny sposób, i, i teraz już pierwszą, pierwszą część ozdób wykonaliśmy, i te kule zostały powieszone pod sufitem. Ale nie, no zdjęcie idealne, bo jesteśmy w, w, w ciągu trasy koncertowej. Przed tak nami jeszcze kilka koncertów, które zresztą mogą się przedłużyć na przyszły rok, ale to zobaczymy, jak, no ja jak to rady. wszystko wyjdzie. Jeszcze nie kupiłem biletu, ale chcę iść. Zapraszamy serdecznie. Mhm. To, to naprawdę no, dla mnie wyjątkowe, bo ja oczywiście przyzwyczaiłem ludzi do tego, że przez ostatnie lata śpiewam um, ballady. ballady, tak, rzewne, smutne piosenki albo takie nostalgiczne przynajmniej. A koncert jest y, tańczony i y, oczywiście taka jest też płyta 50 na 50, ale y, jeśli chodzi o sam koncert, no to zrobiliśmy też y, dodatkowe piosenki i z mojej przeszłości a ona była czasem taneczna i dodatkowe takie gramy jedną piosenkę z 78 roku. Nie, nie specjalnie zmienioną, tylko troszkę inaczej. Za, zaaranż, nie zaaranżowaną właśnie w miarę w podobny sposób, ale troszkę inaczej może zaśpiewaną, bo, no bo, bo to nieuniknione. Ale zapraszam serdecznie i wszystkich, bo to jest tak, że. Ee, że może czasem warto jest spojrzeć na artystę troszkę z innego kąta widzenia, a tak to właśnie jest, że, że ten koncert jest bardzo taki uśmiechnięty i, i, i taneczny. Wczoraj byłem na stronie e, biletów i patrzyłem sobie, jak się rozkładają. No, zostało akurat, no, mnie interesuje Warszawa, bo tu mieszkam, więc zobaczyłem, że już zostały tylko na balkonie pojedyncze miejsca. I teraz zostawiam pana, panie Andrzeju z taką tezą. Ludzie jednak chcą chodzić na piaskę. No jednak e, ta publiczność w Teatrze Roma faktycznie jest spora dosyć. No to jest dość, dosyć duża hala, mogę powiedzieć, i, i miejsce. Także to i tak zostawiam pana. To serce nie, to, rośnie, czy to... że, że faktycznie te, te, te hale na tej trasie 50 na 50 są przepełnione? Jasne, że tak. No w, to, jest, to są moi ludzie, to są ludzie, którzy ze mną kształtowali się, to są ludzie, którzy ze mną dorastali, nie tylko muzycznie, ale życiowo. I, I też y, chciałbym być dobrze zrozumiany, że mówię, że ze mną dorastali, ale to nie jest tak, że ja jestem gwiazdą socjometryczną i myślę, że wokół mnie się kształtuje jakiś świat, którego ja jestem centrum. Nie? Absolutnie nie. Odwracając tę sytuację, to ja rosłem z nimi też, i to, to z nimi zmieniałem swoje, swój światopogląd, swój charakter również muzyczny czasami, choć wydaje mi się, że mimo różnego rodzaju wycieczek, to i tak jestem jakoś tam dosyć spójny artystycznie. Yy, więc to, że dzisiaj mam tę publiczność, to, że ona chce przychodzić na moje koncerty w taki powtarzalny sposób, to jest mój największy skarb. I, yy, yy, i chyba to jest ważniejsze od tych, tego pierwszego wątku, czyli od tych telewizji. Mm -hmm. to, jest, yy, to jest ważniejsze. Oczywiście to nie jest rzecz dana raz na zawsze, od początku do końca, bo już nie pamiętam, kto, kto to mówił coś takiego, ale yy, może sobie przypomnę później, yy, że. Y, że Polska jest takim rynkiem muzycznym, dosyć y, unikalnym światowo, w tym sensie, że, że na świecie jeśli ktoś zrobi jedną, dwie y, hitowe płyty, to już jest do końca życia ustawiony. ustawiony. Mm. U nas y, w, w, Trzeba się może pokrywać. to Kuba Badach. Albo, albo no ktoś z przyjaciół. U nas trzeba się za każdym razem boksować tak, jakby to była premierowe, jakby to było premierowe wejście na scenę muzyczną. E, może już nie jest tak w moim przypadku. E, e, ale. ale to też jest jasne, że kiedy nagrywam nowy materiał, taki jak 50 na 50, czy, czy jakieś inne rzeczy, które gdzieś tam w głowie na przyszłość mam, to, to jasne, że Popam. za każdym... No oczywiście, że mam. Mhm. To jasne, że za każdym razem zależy mi na tym, żeby, to, żeby te piosenki trafiły do, do szerszej publiczności, choćby dlatego, że uprawiam muzykę popularną. Kiedy się jest w takim przedziale rynku, który jest obdarzony takim odium widzenia alternatywnego no to, to powiedzmy, można nie istnieć ani w telewizji, ani w radio i tak ludzie chodzą na Twoje koncerty i już. Tak. A ja uprawiam muzykę popularną, więc kiedy nagrałem ledwie dwie chwile temu piosenki do filmu Święta Inaczej, to chciałbym, żeby w okresie świątecznym one pojawiło się w radio. Czy tak się stanie? Znowu tego nie wiem, bo to nie ja o tym decyduję. Ale za każdym razem, kiedy robię coś nowego, pewnie, że mam taką nadzieję, że to się jakoś tam przebije. Oczywiście wiem, Wiedząc już o tym, że to nie, nie chodzi o to, żeby się na, znajdować na pierwszych y, miejscach list przebojów. No. To teraz bardzo proste pytanie. W Pana oczach, kiedy obserwuje Pan teraz widownie na swoich koncertach, po prostu kto teraz chodzi na piaskę? Na Andrzeja Plastycznego. <laughs> Eee, no, tak jak mówiłem, że to są ludzie, którzy ze mną dorastali, więc to są zwykle ludzie w moim wieku, mhm. ale ci ludzie w moim wieku przyprowadzają też eee, swoje dzieci, niejednokrotnie swoje wnuki. <grafy> to jest przychodzą czasami uśmiechające. trzy Przychodzą, przychodzą, mhm. przychodzą. No to jest fajne, chociaż wtedy zaczyna się myśleć o tym, czy nie jestem już znacznie, znacznie dalej. Mhm. Niż, niż myślę, że jestem. No w, takim, w takich kategoriach, nie tylko wiekowych, ale no właśnie, gdzieś tam jakiejś obecności na, ry na rynku muzycznym. Zresztą ja nie mam nic przeciw temu, bo, bo wiesz co, kiedy myślę sobie o, o takich postaciach, jak, no nie wiem, choćby Zbyszek Wodecki, tak? To no chciałbym kiedyś wejść w jego buty. Mówię o polskim rynku, tak? Oczywiście, żebym chciał. I, yy, I chciałbym być też tak. Yy, Odbierany. O, wiesz, co powiem, nawet gorzej, doceniany. Mm -hmm. mocniej, <laughs> powiem mm. nawet mocniej i gorzej, doceniany. Yy, ale wiem, że, że, że to jest nieustająca praca i że to nie jest tak, że, że można dojść do jakiegoś momentu ciach, już jesteśmy w y, panteonie. A mówiąc, o, nawet mówiąc jeszcze dalej o rynku światowym, e, no jest taki artysta, dzieciakom nieznany, Tony Bennett, który. Z, zrobił pytanie. Nie tylko z K. Lang, z, te, z, z, z Dajaną Krall zrobił e, wiele duetowych płyt e, z e, gwiazdami e, e, anglojęzycznymi i, i, i hiszpańskojęzycznymi. I ciągle jest aktywny, ciągle uh -huh. jest, no kiedy się ma już 90 lat, to ten głos nie jest, nie jest aż tak dobrze brzmiący, ale on ciągle śpiewa i istnieje i faktycznie on jest w takim miejscu, w takim panteonie, z którego się już, gdyby dożył, czego mu życzę, 150 lat, to i tak by nigdy stamtąd nie... Yy, nikt go nie strącał i, i, i wszyscy wiedzieliby, kto to jest Tony Bennett i dlaczego tam w tym panteonie się znalazł. Koncerty są bardzo energetyczne, bo obserwowałem sobie wycinki na YouTubie i z takiej strony formy fizycznej trochę się chcę zapytać. <laughs> czy pan po prostu koniec końców ma zadyszkę, kiedy schodzi ze sceny, tak trochę, no to są bardzo taneczne koncerty. Nie wiem, czy ja powinienem wszystko mówić, yy. wiesz, bo to... To, a, to znaczy, że jak pan ma takie, to znaczy, że dobre pytania zadaje. Dobrze, tak, tak. Wiesz, co no m, dobra, to, to odpowiem, ale zacznę od tego, że, że zawsze to, zawsze artysta to jest jakaś kreacja. Mhm. I, I to nie jest tak, że, że powinniśmy o sobie mówić wszystko ze szczególikami, mimo tego czasu, w którym jesteśmy medialnego, że mhm. ludzi faktycznie interesują nie tylko pikantne, ale każde szczegóły. Tak. Y, wiem, że tak jest. No z drugiej strony trudno pozostać gentlemanem, a tako, takiej pozycji chciałbym się do, 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 dorobić w głowach ludzkich, opowiadając o tych wszystkich szczególikach. No, mhm. Wiesz, do, doszlibyśmy do tego, że za chwilę mam m, 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 pokazać prześwietlenie kratki piersiowej. Mhm. Nie? No dobrze, ale odpowiadam. <k ugh> Może nie widać tego po mnie, mhm. ale dbam o siebie. Skokowo to prawda. Ale dbam o siebie. Robię ćwiczenie jogi dwa razy dziennie. Oczywiście, kiedy nie wiem, mam drogę z Gdańska do Krakowa, no to nie jestem w stanie tego wykonać przed wyjściem na scenę. Mhm. Ale dbam o siebie bardzo mocno. Tak jak mówię skokowo, więc czasem dbam, a potem upijam się do nieprzytomności czerwonym winem. Nie do nieprzytomności. Ale uwielbiam czerwone wino. I jestem sybarytą, więc obiadam się też. Może dlatego po mnie nie widać, że dbam o siebie. Mhm. Natomiast no ten element dbania o kondycję jest absolutnie niezbędny. Bo kiedy patrzy się, tak powiem, kiedy patrzy się na na przykład rejestrację koncertów gwiazd zachodnich i widzi się, że one, niektóre z tych gwiazd tańczą przez cały koncert. Mhm. To więcej niż pewne, że wtedy, kiedy tańczą, to nie śpiewają 50-60% tego, co słychać ze sceny. Okej. Okay. A ja muszę śpiewać. Znaczy inaczej, chcę. Tak. Na szczęście nie, nie jestem tancerzem, który wykonuje jakieś układy choreograficzne, skomplikowane. Ale faktycznie, kiedy się wychodzi na scenę i namawia ludzi do tego, żeby wstali i zechcieli pokręcić nóżką trochę, no to nie można stać w miejscu. Jasne. I kiedy się gra dwugodzinny koncert, który jest złożony w głównej części z piosenek dynamicznych, to nie można stać w miejscu. Czy mi się zdarza zadyszka? Oczywiście, że mi się zdarza. Czy schodzę ze sceny i, i kiedy zdejmuję koszulę, można spokojnie z niej wycisnąć kilka litrów potu? Tak, ale to, to jest dobrze wykonana praca. To jest, y, mm, to, jest wtedy, to jest wtedy koncert, na którym ludzie są pewni, że to wszystko się dzieje na żywo. Mhm. I to jest najlepsze doświadczenie muzy muzyki Ever. Mhm. Kiedy. Wiadomo, że fajnie się patrzy na koncert wyprodukowany, wyreżyserowany od początku do końca, gdzie są tancerze, układy choreograficzne, e, fajerwerki itd, i I gdybyś mnie zapytał, czy chcę taki koncert kiedy, czy chciałbym kiedyś taki koncert zrobić, oczywiście, że chciałbym. Gram w Eurojackpot notorycznie, mhm. żeby, żeby zrobić sobie kiedyś w życiu taki koncert, mhm. bo to są potrzebne ogromne nakłady finansowe, żeby coś takiego móc e, sprokurować. Natomiast póki jest tak jak jest, to no, wydaje mi się, że, 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 że ja nie mogę. Być może kiedyś zrobię koncert, bo to się przewija raz tak, raz tak. Gdzie, gdzie pojadę w trasę ze swoimi tylko spokojnymi piosenkami tak. i, i, i tego potu będzie znacznie mniej, ale teraz. No, muszę dbać już o siebie. Kiedy mówię o czerwonym winie i czasem jego nadużywaniu, to nie wtedy, kiedy następnego dnia mam pojechać na następny koncert, a wtedy, kiedy mam wolne. Tak. I, I kiedy mówię o tych litrach potu, no to one muszą się ze mnie y, wylewać, jeśli człowiek ma wychodzić z koncertu w poczuciu, że był na czymś fajnym, na czymś, fajny, czymś tak. dobrym, na, na czymś żywym, a nie y, tylko na, y, na jakiejś na jakimś wy, wykreowanym filmie na żywo. I teraz trochę już muszę. Y, zawsze lubię te, prowadzić rozmowy, żeby były płynne przejścia, ale już powoli mm -hmm. skręcam się do końca, więc taki będzie dosyć gwałtowna zmiana tematu. Ale wczoraj, przygotowując się do rozmowy, wpisałem sobie Andrzej Piaseczny Wywiad, zrobiłem filtr długie, ponad 20 minut. Bo z takich się najwięcej mogę dowiedzieć. I bardzo mi się podobał wywiad naszego wspólnego znajomego, nie wiem czy pan wie, Pana Andrzeju, y, Mariusza Kozaka gdzie pan siedział przy drinku wtedy z Mariuszem mm. i e, to był wywiad, który był robiony rok temu, akurat chyba przy premierze tak. 50 na 50 i mam fajne echo jednego pytania. Wie proszę, pan, z którą strony zmieszam teraz? Nie, nie nie wiem, ale przypominam sobie ten wywiad i wiem, że, że w zasadzie mm, Mariusz zadał jedno pytanie, a potem ja tylko mówiłem, 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 mówiłem. Mówiłem mówiłem, to był owszem. mówiłem, mówiłem, mówiłem <grym> i on podziękował za to, że przyszedłem na koniec do Więc chcę się zapytać do, 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 dokładnie o, jed, o jeden konkret. Kiedy powiedział pan wtedy o marszach i o paradach równości, i wtedy rok temu pan obiecał, że, że na takie marsze pójdzie i że e, swoją obecnością e, da, da support całej społeczności. Bardzo proste pytanie: Ja zawsze wychodzę, że takie są najlepsze. Był pan? Tak. Mhm. W Poznaniu w tym roku. Przy okazji koncertu, nie ukrywam, który odbywał się gdzieś tam nieopodal. E, ale tak, byłem i byłem bardzo zadowolony. Było super przyjęcie, ale to też jest tak, że że może tego nie dopowiedziałem, ok, mówię to teraz, ja nie jestem człowiekiem, który się lubi pchać tam, wiesz, na czoło różnych marszów. Niezależnie od tego, czy to jest taki marsz, czy inny marsz. Więc kierowca mnie dowiózł, a ja sobie wszedłem tam gdzieś w środek i szedłem między ludźmi. Pewnie jest jakaś dokumentacja w tym sensie, że, że było wielu ludzi, którzy sobie robili ze mną zdjęcia. Mhm. I oni wiedzą, że że, że, że tam byłem. Natomiast, ponieważ myślę, że, że trzeba dać tutaj dwa słowa więcej w kontekście tego, co mi często też ludzie wyrzucają, co, co mówiłem wcześniej o... Um, o takiej formie pokazywania się i, i swoje, swoje myśli troszkę zmieniłem um, pod wpływem no, zachowań polityków, nie ukrywam, ale tego oczywiście rozgrzebywać już nie będziemy, um, ale zachowań polityków, to, to muszę powiedzieć, że, że, że tak. Nie chciałbym, żeby, żebym ja o sobie mówił, czy też ktoś mnie widział. Przez pryzmat tylko, nie wiem, dwóch ostatnich zachowań, trzech y, pokazań się tu i tam. Nie, ja jestem osobowością, nie ukrywam że troszkę złożoną. Mhm. Jak wiesz, jestem y, człowiekiem wierzącym, bo nie ukrywam y, tego i mówię o tym y, czasem publicznie. I y, 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 powiedzmy, że bycie na takiej czy innej procesji nie jest dla mnie żadnym problemem. Mhm. Problemem są czasem zachowania, które. Hmm, no powiedzmy, yy, mi się nie podobają, a mhm. przecież mam prawo do tego, to, że jesteś katolikiem, to nie znaczy, że nie możesz ko konstatować, albo, albo yy, 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 że nie, może ci się, nie mogą ci się nie podobać zachowania, np przykład hierarchów. Mhm. Tak? To, że jestem gejem, nie oznacza, że nie mogą mi się nie podobać zachowania niektórych tak. innych gejów, lesbijek tak. i tak dalej. To, że jacyś jesteśmy, nie powoduje w nas, całe szczęście, obowiązku unifikowania się z jakimś takim ekstremum. Mhm. Życie to jest różnorodność. Każda społeczność to jest różnorodność. W każdej społeczności bywają ludzie źli i dobrzy. I cały środek. Mhm. Staram się być w środku. Yy, więc. Był Pan z partnerem wtedy na, te, na, na tym marszu w Poznaniu? Nie, ale ja też m, przepraszam znów, jeśli to powtórzę. Mój przyjaciel nie jest osobą publiczną mhm. i, i, i taką być nie chcę, więc y, y, to, to nie jest też y, element jakiegoś mojego nacisku? Absolutnie nie. Ja nie widzę siebie w, w, w takiej w, roli. W, nie wiem, jakby to powiedzieć, ściankowej, czy plotkarskiej, mhm. czy takiej bo, bo, umownie mówiąc, pudelkowej. Tak, tak jest. Ja, ja swojego życia prywatnego, ale naprawdę niezależnie od tego, czy ono jest takie, czy inne, niespecjalnie chcę y, po, pokazywać publicznie. Oczywiście mówimy o tym dzisiaj, tak. nie tylko dzisiaj. Jest to tajemnica. I w ogóle jakby nie, nie mam z tym problemu, ale jednak czuję, że, że chcę mieć jakąś granicę, że chcę mieć swoją prywatność, chcę mhm. mieć. Dom, w którym no, od czasu do czasu tylko znajduje się Nergal, który robi transmisję, a poza tym. <głos> <głos> poza tym już nie. Poza, <głos> tym, <głos> poza tym te kamery nie, nie, nie muszą być w moim przypadku włączone non-stop. Non ja nie chcę, żeby one takie były. Obe, tak jak powiedziałem wcześniej, obejrzałem, zawsze te dłuższe wywiady są dla mnie o wiele bardziej wartościowe niż te takie czterominutowe setki nagrane przez dziennikarzy na tańcu z gwiazdami. I bardzo mi się podoba, że ogląda, przyznam się, obejrzałem z sześć czy siedem takich dłuższych wywiadów na YouTube z Panem i że mimo wszystko nie boi się pan takich trudniejszych pytań. I że Dlaczego? za każdym razem pan podkręca bardziej, a to trzeba ja, 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 ja lubię rozmawiać, więc proszę bardzo, zadawaj pytania. Ale wiesz co, to też trzeba, trzeba zwrócić uwagę na dwa elementy. Pierwszy, humorystyczny, ale prawdziwy. Po przejściu pewnej drogi życia, mhm. artystycznego tym bardziej, wie się, że tego rodzaju sytuacja jak dzisiaj yy, i zadawanie pytań, to jest okazja do powiedzenia tego, o czym chce się powiedzieć. Tak jest. To jest jeden element, przyjmuj, że nie moka, ale tak jest. Mhm. Drugi to jest taki, że, yy, że tak jak powiedziałem, no. Mm, Warto jest być. Albo nie wiem czy powiedziałem, może powiem to dopiero teraz. Warto jest być człowiekiem, który um, jest jakoś określony w charakterze, który się na coś zgadza, na coś nie zgadza, nie unika niewygodnych pytań. Nie trzeba zawsze na nie odpowiadać, ale wiesz co, nie, niespecjalnie lubię. Zdarzyło mi się coś takiego, że. Że uczestniczyłem przez chwilę w jakimś czacie, jako gość, wypowiedziałem coś grubszego. Ten prowadzący artysta powiedział, ale nie, 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 tego nie mówmy, bo ja mam różną publiczność o różnych przekonaniach. To prawda, tak. ale czy ja, jako piosenkarz, wypowiadając swój światopogląd, swoje, nawet, nawet preferencje polityczne, mm -hmm. mówię do kogoś, kto ma inne od, od moich: nie przychodź na moje koncerty? Nie, przyjdź dyskutuj ze mną, może nie podczas koncertów, ale podczas podpisywania, proszę bardzo, zgadzajmy się, nie zgadzajmy się, niech, niech z tej naszej rozmowy wyniknie coś lepszego po prostu, niż, niż tylko nieustanny rozłam. Jeśli, przepraszam, jeśli zadasz mi pytanie, na które nie chcę odpowiedzieć, to będę na tyle uczciwy, żeby powiedzieć, nie tym razem, no może kiedyś. To będę odważny i spróbuję mhm. zadać to już jako ostatnie pytanie, ale mhm. nagrywamy to 7 grudnia i teraz 1 grudnia to jest Światowy Dzień AIDS. Mhm. I zastanawiam się, czy teraz, jak dokonał pan już coming outu i wypowiada się w bardzo taki. Mm, Pro, pro, nie, może nie prosty, ale e, brakuje mi słowa teraz. Głośny też sposób w, te, na temat LGBT. Czy e, e, nie chciałby pan trochę zwrócić uwagę właśnie, e, 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 i, i, i zacząć się wypowiadać właśnie też na, 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 na właśnie tematy e, związane na przykład z bezpiecznym seksem? Proszę bardzo. E, Czyli wsparły taką kampanię. Ale pan? jasne, w ubiegłym roku albo dwa lata temu 1 grudnia właśnie zostałem. Grudnia czy listopada? grudnia? Grudnia. Tak? grudnia zostałem zaproszony do, do dzień dobry TVN w jakiejś innej sprawie, swojej, koncertowej i tak dalej. I przyszedłem tam z czerwoną wstążką w klapie, nie ukrywam, że pierwsze, co mnie tam spotkało to złe słowo, ale nie w zasadzie, w zasadzie złego, tylko pierwsze reakcje to było. Jak to? Mhm. No bo przecież y, y, można leczyć, tak? Bo przecież nie umiera się już dzisiaj aż tak masowo. Ym, y, no ale ja na to mówię, tak, zgadza się, ale nie zapominajmy o temacie, bo tylu ludzi, którzy, y, którzy odeszli, są warci tego, żeby, żeby, żeby o nich pamiętać, żeby, żeby mówić o tym, że choroby... Tego czy innego rodzaju istnieją, że powinniśmy się zabezpieczać? Mało tego powiem, że przecież żyjemy niestety w czasie, w którym pandemia przykryła wszystko, wszystkie inne odczyny chorobowe, ale bardzo Cię proszę, zaprosi jakiegoś lekarza dermatologa albo, albo, albo wirusologa i on ci powie, że żyjemy niestety w czasie bardzo mocnego rozkwitu chorób wenerycznych, powrotu do, do, do dużej fali chorób wenerycznych, które no, przecież nie biorą się znikąd. Tak. Więc, więc mówienie o tym to jest działalność prozdrowotna i, i, i kurczę, no, to, czy, wiesz, jesteśmy ludźmi dorosłymi, i mm, rozdzielanie tutaj tych tematów na, na bezpieczne, czyli... <laughs> kaszel, płuca i, i wiesz i, i z, i zbite kolano to jest dobrze, bo to jest bezpiecznie o tym rozmawiać, a, a syfilis, kiła i, i AIDS, no to lepiej nie poruszajmy tego tematu, żeby przypadkiem się nie, nie, nie narazić na to, że, że ludzie wyłączą teraz mm, czy klikną w, w inny portal. Nie, oczywiście, że trzeba o tym mówić. Absolutnie nie mam nic... Głupio to nawet mówić, nie mam nic przeciwko. Wręcz e, trzeba o tym mówić głośno i, i, i wyraźnie, bo co, no, jesteśmy tylko kupą myślącego mięsa, Jasna. które czasem myśli troszkę mm, lepiej, a troszkę czasem gubi się w życiu i, i, i poddaje się różnym niebezpieczeństwom, więc. E, nie, niezależnie od tego, kim jesteśmy, czy jesteśmy ludźmi rozpoznawalnymi, czy nam się udało to w życiu, czy coś innego, um, no dbajmy o siebie. A to przecież jest element y, dbania o, o swoje zdrowie, o swoich najbliższych, o swoje tak. rodziny i tak dalej. Y, jasne, że tak. I to była końcówka, która według mnie w moich oczach była bardzo, bardzo ważna. Wyobraźcie sobie tutaj tę czerwoną wstążkę. Y -y. I to było bardzo tak ważne, właśnie. co pan powiedział na koniec. Zanim jeszcze podziękuję, gdzie można kupować bilety na trasę 50 na 50? U Pana na Instagramie jest link. <noise> to, to jest tak, no teraz król jest nagi. Nie mam pojęcia, ale... Zateczny 50 na 50 tur, panie Andrzeju, czekałem długo, ale faktycznie ta godzinka była spędzona bardzo i tu, bardzo dużo wartościowych słów jeszcze raz. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.